Siema, tutaj Susak, po raz kolejny w Wocie, lecz tym razem w zupełnie nowym czołgu, to jedna w ogóle z moich pierwszych bit na tym czołgu. Jestem na ISie trzecim, jest to radziecki czołg 8 tieru, czołg ciężki. Jestem w drzewku prowadzącym do ISa 7, także to jest mój drugi główny cel, czołg ciężki. Dobra, przejdźmy do tego, na jakiej mapie walczymy. Jest to Himmelsdorf, bitwa spotkaniowa, ja jestem na samym szczycie. Jak widać, tutaj po 5 ósemek wpadło, więc całkiem dobrze losowało ogólnie. ISa 3 fajnie nawet losuje, nie to co te 40, te 3, te 5, fu, te 34. Po przeciwnej stronie jest mały problem w postaci AC Mila, 4-8 i Ferdinanda, no ale jakoś to będzie. Ja się wtaczam na heala, to standardowo dla mnie, zwłaszcza heavykiem, no tutaj trzeba zdobyć heala, nie ma brzeboli. Baza jest celem drugorzędnym, no bo wiadomo, kto pierwszy kapuje bazę, ten zazwyczaj przegrywa. No i ja mam taką dewizę i się staram. No i tak, na dół zjechało, widzę tak pobieżnie 8 czołgów, więc na górze coś koło 7 nam zostało. No tutaj się przestraszyli Rasha AC Mila, ale ja się nie boję. To była moja druga bitwa tym czołgiem w ogóle. Pierwsza na tym podwójnym expie, tym po piątnym, tak, pięciokrotny mnożnik. No i cóż, tutaj ja się troszeczkę boję, bo AC Mile nie wiem gdzie jest. O, ale tu odbiłem. No, tak słabo dosyć trafiło. Za poniżej średnich obrażeń, no ale na gąsce strakowany. Znowu coś odbiłem. No i dobijam T25AT, pierwszy frag. Cóż, trzeba troszeczkę przejechać, bo tutaj drugi T25AT jest, poza tym coś jeszcze tam, o, Ferdynand się pojawił. Tutaj wjechałem troszeczkę za mocno, no i dostałem srogie baty od AC Mila. No, to nie jest, to jest przeciwnik, to trzeba przyznać, jest to przeciwnik, nie do pogardzenia. No i drugi raz od AC Mila dostałem, no i dobiłem za to drugie 25AT. Nie wiem czy mądrze, chyba nie, bo straciłem tutaj większość punktów życiowych. No cóż, ja tutaj jestem faktycznie uwięziony, ale mam dobry ostrzał. Jak widzicie, tutaj trafiłem panterę i tam mogą oni spokojnie puszować. Pantera już dostała bułę, ja mam dwa fragi. Tutaj Ferdynand po prawej stronie, jestem troszeczkę uwięziony w kleszczach. Odbiłem od pantery, wieża akurat wtedy nie była najlepsza. No, ale odbija swoje, ten kształt naprawdę pomaga. O, tutaj już do MX-a 1375 celuje i weszło ładnie. Kolejny strzał, no na razie jest 5-3, więc nieźle. O, tutaj się przyłączył do zabawy T34. Tutaj już bardzo długo się ładuje, już na AMX-a. Jest, weszło za 400, T34 już zgonił. Dobrze, tam dobili AMX-a. No i teraz jest problem, bo zostały dwa TD-ki, Ferdynand i AC Mile. No widzę tutaj Ferdynand coś ćwiczy, więc ja się postaram nim zająć, bo na AC Mile'a no nie ma co. Zresztą tam się chyba zajęły nimi te dwa ciężkie, T34 i T32. O, Ferdynand dostał jakąś bułę. Dobra, więc ja tu wierzę, mam go bokiem trochę. O, nie, ale... O, weszło. Sam czub, a on nie trafił. No i super. Super się złożyło, że on nie trafił, a ja tak fajnie trafiłem. To nie był łatwy strzał, tam mógł odbić w taki kant. Straciliśmy tę 32, ale tę 34 zabił Mila. No ja tu wyjeżdżam. Ferdynand strzelił i go dobijają. Niestety tutaj kapowanie bazy nam się zaczęło, jest 17%, już bardzo szybko. No my górkę zdobyliśmy bez większych strat praktycznie, tę 32 tylko straciliśmy. Także chwila ładnie przeraszowaliśmy, nie ma co. Zabiliśmy im, no, większość swoich ich sił, 2 TD-ki i T34, czyli został, działa 185 penetracji, więc nie jest źle. A tutaj, no tak, w pośpiechu tak to bywa. Tutaj typek z tygrysem się zramowali. No, ja cisnę jak najdalej. Co do ISa 3, jest to jak do tej pory czołg, który mi się grało najprzyjemniej. Nie umywa się on do KW-4, z którym mam no, dość pokaźne wspomnienia. No właśnie, bo ja tutaj tak gadu, a tutaj już 80% kapowania bazy, no już beznadzieja.
No i co? 64, 65, 6, 7, 8. Jest, reset. Dzielne KW3 zresetowało. No i bardzo dobrze, bo jakby nie zresetowali, byśmy nic w życiu nie zdążyli dojechać. Było 61, 88, czyli już by było skapowanie i tyle. No a tak, jest nadzieja, że jeszcze uda nam się coś skapować. No tak, nudniejszy fragment, ale cóż. Jest tutaj świetnie, typ już zdjął KW1S-a. Tutaj typek chowa mi się, ale dostaje gonga i trzeci frag. Zdjęcie też kapa, ja skleiłem za zero. Czołg ma naprawdę świetne kąty, jest bardzo mobilny, więc jest fajny z tego powodu. Tutaj tygrysa P bokiem, no mogłem w typa, ale wolałem image zadać. No i tutaj już spłynął Tiger P. Teraz czas na typka. Strasznie długie ładowanie. No ja tu chyba nawet nie we mnie strzelił. Ojojoj, za 293 minimalny damage wszedł. No cóż, ale zresetowałem, także jest dobrze. No tutaj nie wychylam się. No i co? No i tym razem losowało lepiej. 407. Czwarty frag. Tutaj jeszcze Izzo, na którego się oczywiście wszyscy rzucą teraz, jak na pożarcie. Ja już ładuję, ale zabrakło troszeczkę. Jeszcze na koniec w kapa wjechałem na sekundkę. No i właśnie, to co najważniejsze. Dostałem za tą bitwę 10 tysięcy doświadczenia i 20. Mój najlepszy wynik. No cóż, jeszcze event z tym po pięciokrotnym mnożnikiem doświadczenia się nie skończył, więc zobaczymy. Może jeszcze się uda, coś koło 10K. Jeżeli się uda, to na pewno to wrzucę. Może z dwie osoby obejrzą. I tak, 59K kredytów, naprawy 7K. 4 tutaj załatwiłem, 5 uszkodziłem, 13 na 13 trafień w cel, jedno wyspotowałem, 12 trafień otrzymałem, 61% okupacji, nie, obrony i 2 okupacji, czyli snajper i stalowa ściana. Coś myślę, że ISEM 3 mi się gra na tyle fajnie, że pewnie jeszcze jakiś odcinek się z niego pojawi. Jest naprawdę świetny czołg, polecam go każdemu. Wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.